Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Tata Steel w Holandii, turniej niezwykle silny i partia Jan Krzysztof Duda kontra Magnus Carlsen, mistrz świata. Powiem w ten sposób, ta partia była przepiękna, partia włoska, ale działo się co niemiara i przejdźmy już do rzeczy. Moi drodzy, Janek rozpoczął ruchem e4, e5 ze strony mistrza świata, skoczek f3 z atakiem na piona, więc skoczek c6 z obroną piona. Dobra, tu panowie się wybronili, zaatakowali, jedziemy dalej. Goniec c4, normalna sprawa i skoczek f6. Trochę się zdziwiłem, że Magnus zagrał to posunięcie, dlatego że można by było zagrać skoczek g5 z planem ataku tu na f7. To jest normalna rzecz, normalny debiut. Tutaj czarne grają po prostu d5 i jestem ciekawy po prostu, jak Carlsen by grał ten debiut, bo z tego co wiem, białe uzyskują w tym wariancie dosyć sporą przewagę mimo wszystko według oceny silników, no ale Janek nie zdecydował się na skoczek g5, był przygotowany na partię włoską. Zagrywa d3, goniec na c5 i roszada, normalna sprawa, dosyć symetryczna gra póki co. D6, no jakby ktoś tutaj się przyjrzał, to by stwierdził, że tę pozycję grają osoby początkujące. No tak też się dzieje, moi drodzy, ale partia włoska na tym poziomie jest teraz dosyć popularna i dosyć ciekawe tutaj manewry można przeprowadzać i grać dosyć, no myślę, że ciekawą partię, dobrą grę. Janek zagrał C3, no właśnie, ten ruch jest bardzo potrzebny, grożą dwie rzeczy, D4 i również grozi B4, znaczy grożą, nie grożą, no takie są po prostu plany. Tu Magnus Carlsen zagrał A5, bardzo przydatne posunięcie, właśnie nie pozwalające zagrać B4, a przy okazji ten goniec tam się troszeczkę chowa, zawsze to fajnie wygląda. Wieża zagrała na E1, ten ruch jest no, teoretyczny, normalny. Moi drodzy, tutaj na przykład jakby czarne zagrały skoczek G4, gdzie często to się spotyka u osób początkujących, gdzie chcą atakować pionka na F2, w tym wypadku u białych, no białe atakują pionka F7 często właśnie w taki sposób. To jednak tej roli nie spełnia, gdyż wystarczy zagrać D4 i po wybiciu i tak dalej, ten skoczek na G4 nie stoi dobrze, zawsze zostanie przepędzony i nie spełnia żadnej roli tak naprawdę, więc tu się nic dla białych złego nie dzieje, nie zadziałoby się w każdym razie. Skoczek zagrał na D2 i goniec właśnie tutaj zagrał na A7. Tak, ja tu zgubiłem roszadę, tutaj białe, czarne zrobiły w międzyczasie roszadę. Analiza w przyspieszonym ruchu, moi drodzy. Skoczek na F1 ze strony białych i goniec na E6. No właśnie, to jest ciekawe posunięcie. Ja często swoim uczniom, którzy zaczynają swoją przygodę z szachami, tłumaczę, że takie zagranie gońcem jest bardzo interesujące i czasem przydatne, gdyż po wybiciu ewentualnym na E6, tutaj pionek mógłby wybić na E6 i ta wieża bardzo fajnie się otwiera z opcją tutaj patrzenia na punkt F2 przez dwie figury. No przede wszystkim wieża fajnie gra po linii F, ale zaznaczam, że to nie gwarantuje czarnym jakiejś przewagi czy coś w tym stylu, tylko jest po prostu, no fajnie to wygląda. Znaczy przewaga, no ciężko tu mówić o przewadze, to jest dosyć symetrycznie, ale już się pojawiały takie fajne opcje dla czarnych, jakieś plany można kontynuować, spróbować na przykład skoczka wstawić na F4 w przyszłości i tak dalej. No to na dłuższy czas analiza, moi drodzy. Tutaj tego gońca za bardzo białe nie chcą wymienić, więc grają gońcem na B5. Nie tylko, że chcą spróbować zbić, można próbować zbijać, ale skoczek nie daje okazji, zagrywa na E7, skoczek na G3, skoczek na G6, dosyć symetrycznie, no to już się powtarzam, ale te skoczki widzimy fajnie przy królu stoją. H3, taki ruch się przydaje czasem, gdyż nie wchodzi żadna figura, zawsze jakiś lufcik, przydatne posunięcie, nieszkodliwe zupełnie, mimo że ten pionek, no niby mówimy, że jak pionki się poruszają przy ruszadzie, no to odsłaniają króla oczywiście, ale taki ruch tutaj ten nie szkodzi. C6, dosyć konkretne zagranie przez mistrza świata, goniec na A4, no i właśnie D5. Ja myślałem w ogóle, że tutaj Magnus Carlsen będzie próbował grać B5 i A4, żeby się rozepchać tutaj na skrzydle hetmańskim, no ale miał inne plany widocznie. Też konkretne zagranie w centrum i dosyć ciekawe. No i tutaj tak, Janek, no właśnie, wybija na D5.
Ja bym tutaj próbował na przykład zagrać taki ruch jak goniec na B3, żeby jednak, ja już mówiłem, że tych gońców nie za bardzo można wymieniać, ale gdy ten pionek tu się wymieni, powiedzmy, będzie taka pozycja stała i udałoby się na E6 wybić gońca, to te zdwojone pionki na E6 i na E5 w przyszłości mogłyby być słabością, chociaż nie zawsze są słabością, wbrew pozorom, ale mimo wszystko można by było w ten sposób próbować. No tutaj Janek po prostu wybił na D5 i Carlsen zbił skoczkiem na D5. I teraz no, mamy zagwozdkę i pierwsza sprawa się pojawia, taka bardzo ważna, czy można wybić tutaj skoczkiem na E5 tego pionka, moi drodzy. Jeżeli Magnus Carlsen by podstawiał w ten sposób pionki za darmo, to nie byłby mistrzem świata. No nie można tego pionka zbić i trzeba sobie odpowiedzieć dlaczego. Otóż następuje po prostu wybicie skoczka, wieża od razu wybija, bo musi. No i piękne kopytko się pojawia, moi drodzy. Piękne kopytko pod postacią goniec F2. No właśnie, jeśli król bije na F2, to mamy hetman F6 i w następnym ruchu bijemy wieżę, gdyż jest szach. Jeżeli tutaj król by nie wybił tego gońca, tylko zagrał na H2, jest jeszcze gorzej, gdyż goniec bije na G3, król na G3, hetman D6. Bronić tutaj trzeba tej wieży F6 i wieża ginie. Znaczy nie bijemy tego hetmanu, tylko oczywiście pionem. Więc no, taktyka myślę, że na poziomie tych zawodników w miarę łatwa. A więc po tym posunięciu tutaj Janek zagrał D4. No i taki krytyczny troszeczkę moment, bo ten ruch D4 wydaje się, że nie jest najlepszy. Znaczy wydaje się, no, wydaje się normalny, tak, ale silniki mają tutaj inne zdanie, troszeczkę, aczkolwiek nie jest to jakaś, nie jest to jakiś błąd ogromny, ale o co chodzi? No tutaj Carlsen wybił od razu tego pionka. No i teraz można by było próbować bić pionkiem, mieć izolaka, trzymać tu skoczkiem, gońca trochę zatrzymać. No ale Janek wybił skoczkiem. No i teraz Carlsen oczywiście nie może wybić tak łatwo, bo tutaj hetman wybija i białe mają parę gońców, żadnych problemów w strukturze pionków i jest wszystko w porządku. Można było nawet próbować grać tę pozycję śmiało na wygraną. Znaczy pozycja była po prostu lepsza. Tutaj myślę, że dla białych, według mnie. Carlsen zagrywa hetman C7. Bardzo sprytny ruch, moi drodzy. Bardzo sprytny ruch, gdyż chce się zbić tutaj gońca na E6. Czy można? Otóż, no nie można, skoro mistrz świata znowu zostawia pułapki. Po wybiciu na E6 mamy znowu fajne kopytko. Kopytko, gdyż powtarza się to posunięcie, moi drodzy. Goniec F2 z szachem. No i po wybiciu królem, innych opcji raczej lepszych nie ma, gdy potem po prostu wybijemy pionkiem i gońca bronimy. A jak bije król, bijemy tutaj z szachem od wieży. Król G1, hetman G3. Jest po zawodach tak naprawdę. No, pionek więcej, który nie ma tak naprawdę znaczenia. Chodzi o to, że skoczek na H4, skoczek na F4, wieża na F2. No, raczej jest pozamiatane tutaj. Król będzie miał ciężko z obroną. Pozycja jest przegrana. Po prostu jest przegrana. No, Janek oczywiście zdawał sobie sprawę, co się święci. Zagrał hetman na F3. No i tutaj muszę pogratulować mistrzowi świata decyzji, gdyż no jest on zawodnikiem, który potrafi dobrze wyczuć pozycję i w odpowiednim momencie uderzyć. Goniec zbił skoczka. Rzadko się zdarza, kiedy goniec zbija właśnie skoczka w grze środkowej i uzyskuje przez to przewagę, a teraz ta przewaga jest no taka lekka ze strony czarnych. Izolowany pionek został. Wprawdzie białe mają parę gońców, ale jak wykorzystać tę parę gońców? Nie za bardzo widać. No, można oczywiście spróbować gońca na C2, tam gdzieś patrzeć, ale Carlsen miał tu na pewno przygotowane odpowiedzi, tym bardziej, że teraz jest ruch czarnych i hetman B6. Oczywiście, moi drodzy, ja sobie zdaję sprawę, że ta analiza jest dosyć powierzchowna. No, trzeba by było sporo godzin, żeby dobrze przeanalizować tę partię. Także wybaczcie z góry. Staram się tutaj tłumaczyć, żeby to w miarę zakumać, że tak się wyrażę. No i teraz tak, moi drodzy, tutaj hetman B6 z atakiem na piona. No to tutaj Janek broni tego pionka. I wieża z Ana D8. Bardzo dobre zagranie. Wszystkie figury w grze roszada i wyprowadzamy ciężkie figury. Wieża generalnie tutaj stoi wyśmienicie, gdyż tego pionka w przyszłości będzie można zbić. No, będzie można, nie będzie można, zobaczymy, ale jest taki zamiar w każdym razie. No i jest goniec B3. Nareszcie ten ruch zagrany, o którym wcześniej wspominałem. Może nieco późno. Przeważka mała.
miała być przewaga. Przewaga malutka jest ze strony czarnych. No ale to mówię, silniki podpowiadają, nie widać tej przewagi oczywiście obiektywnie, tak gołym okiem patrząc. Ja myślę, że tutaj jakby ktoś mi powiedział, jaki kolor wybieram, no to jeden i drugi tak naprawdę. Nie byłoby znaczenia większego, chociaż podoba mi się blokada tutaj przede wszystkim przez tego skoczka. Moi drodzy, Carlsen wybiera teraz takie posunięcie bardzo ciekawe, aczkolwiek nie wiem, czy do końca takie słuszne, bo ja bym tego skoczka zostawił, bo on zagrywa skoczkiem na C7. O co chodzi? Wycofuje skoczka. Plan jest taki, żeby spróbować wymienić gońce. Jeżeli goniec by wybił, no to skoczek mógłby wybić i atakować po prostu pionka na D4. No to jest logiczne, no ale wiadomo, że tutaj Janek nie wybije tego gońca. Janek zagrywa skoczkiem na F5 i już się zaczyna robić bardzo ciekawie, gdyż skoczek na F5 ma dużo możliwości. Już tam się pojawiają jakieś opcje. Oczywiście skoczek nie może teraz na te pola wskoczyć, gdyż to się nie opłaca obiektywnie, ale już są opcje, żeby na przykład ruszać pionkami. Może niekoniecznie wszystkimi, ale już coś się dzieje. Tam generalnie goniec też ma fajne opcje, żeby tam próbować grać po diagonali. Goniec wybił tego pionka. Nie możemy zbić hetmanem, gdyż myślimy tutaj o próbie ataku, więc hetmanów nie wymieniamy. Musimy się pogodzić z tym, że dublaki są po białej stronie, po stronie Janka. Jest słabość na B3, jest słabość na D4. I jedyną szansą białych jest, moi drodzy, tutaj no atak. Czarne zagrywają hetman na B5, no i H4. Właśnie skoczek F5 pozwala zagrać H4. Nie trzeba tego przygotowywać takim ruchem jak G3, H4 zwykle bywa, tylko jest od razu H4. Nie jest to trudne posunięcie, gdyż zawsze jak stoi jakaś figura, może nie zawsze, w większości przypadków, to staramy się atakować pionkiem bandowym taką figurę. Nawet jak tu stoi pionek na G6, to często się pionkiem bandowym atakuje. Bardzo ładny ruch. Tutaj ja już myślałem, że tutaj Janek przechwytuje dużą inicjatywę, ale trzeba przyznać, że mistrz świata Magnus Carlsen broni się fantastycznie. Znaczy, ciężko powiedzieć, że się broni, no ale tak, troszkę do defensywy musi zejść i spróbować zrobić kilka dokładnych ruchów, żeby nie było krzywdy. Jest H5. Najmocniej przepraszam, jest H5. Bardzo poniekąd trudny ruch, ale jak się głębiej przyjrzymy, to nie aż tak. Bo trzeba wiedzieć, co będzie po hetman H5. No, czy Janek zbił tego pionka? No nie zbił tego pionka, ale jakby zbił, to jest wieża D5. No i tutaj grozi wzięcie skoczka. Trzeba grać G4, bronić. No i moi drodzy, hetman E2 idzie do obozu przeciwnika. Wieża F1 raczej trzeba zagrać. Można też goniec E3, ale to tak naprawdę wyjdzie na to samo praktycznie. I skoczek na B5. Niby dziwny ruch, ale plan jest prosty. Po goniec E3, na przykład hetman F3 i potem próbujemy grać skoczkiem na D6. Chociaż można byłoby od razu skoczkiem na D6 zagrać zamiast hetman F3. I tu się robi gorąco. Ta pozycja jest po prostu przegrana. Przegrana pozycja, bo tutaj na F5 będziemy zbijać. Skoczek D6 i na F5 jest ciężko. Byłoby ciężko, bo Janek zagrał inaczej. Goniec D2, sprytne posunięcie. Atakujemy tu pionka, więc B6 jest konieczne. No, wieża patrzyła oczywiście z gońcem. I teraz goniec zagrał na G5. No właśnie. Jest atak na wieżę i teraz jakieś tutaj chocki, klocki grożą jakieś tam D5 z przesłoną hetmana i może potem hetman H5. Tutaj jest F6 konkretne i moi drodzy, teraz Janek popisuje się bardzo dobrym zagraniem. Naprawdę bardzo dobrym. Ja tutaj pragnę nadmienić, że nasz rodak miał coraz mniej czasu i kilka minut na zegarze w tym momencie, więc musiał podejmować decyzję dosyć szybko i co dziwne, znaczy nie co dziwne, źle się wyraziłem, co ciekawe i fascynujące jest to, że Janek grał bardzo dobre posunięcia na małym czasie, goniec H6. Świetny ruch. Okazuje się, że to posunięcie jest niezwykle jadowite, gdyż nie można zbić gońca. Po biciu gońca jest przegrana partia i spróbujmy znaleźć odpowiedź. Hetman H5, moi drodzy. No i tak naprawdę nie wiadomo, jak bronić skoczka. Skoczek musi gdzieś odejść. Nie widać dobrych ruchów. No tutaj jak zagra na F4, to jest hetman G4 i odbijamy, atak pozostaje. Na przykład jak skoczek H8, możemy dać szacha hetmanem, król F7 i bardzo ważne posunięcie. Nie możemy wypuścić króla z tej linii, więc wieża E1, a tu jest opcja mata na G7. Prosta rzecz, prosta i nieprosta. Wieża G8, ciach, ciach, moi drodzy, i hetman G8.
Piękny mat by był ze strony naszego Polaka, Jana Krzysztofa Dudy. Niestety tak nie poszło, to by było zbyt piękne. Tutaj Carlsen dobrze się broni. Wieża F7. Słuszne posunięcie. Broni na G7 po prostu. No, wybić do końca dwoma figurami nie za bardzo chyba się kalkuluje tutaj białym, gdyż no, skoczek stoi wtedy dobrze, król jest bezpieczny, a dwa skoczki w tej konfiguracji mogły być lepsze. Tutaj trzeba zagrać i tak też poszło w partii Herman H5. Cały czas goniec jest nietykalny, bo jest bicie na G6. Skoczek na E7. Moi drodzy, tutaj Janek już grał powoli na sekundach. Kończył mu się czas. Przypomnę, że za każde posunięcie dodawało 30 sekund, więc na czas ciężko było przegrać, gdyż te 30 sekund było, na szczęście. No i teraz tak, taki kulminacyjny chyba powiedzmy moment w partii, gdyż trzeba wybrać opcję, albo atakujemy króla mocno i ryzykujemy, oceniamy pozycję, albo upraszczamy. No tutaj Janek uprościł pozycję wybijając na E7, do którego posunięcia za chwilę po prostu do tego dojdę, a powiem, co by można było zrobić. Na przykład zbić na G7. Grozi mat, no więc trzeba zbić wieżą. No i skoczek bije. Tu jest obrona, nie można hetmana oczywiście wybić, bo wybijamy skoczkiem, przewaga jakości. No król musi wybić i teraz na przykład hetman G4 z szachem, król F7. I tę pozycję trzeba było ocalić po prostu w pamięci. Obiektywnie rzecz biorąc, ta pozycja jest w miarę równa, aczkolwiek tu szanse może ciutkę większe mają czarne ze względu na dwa skoczki za wieżę. Ale król jest troszkę odsunięty i teraz kwestia, czy tam dojdziemy pionkiem na H5, na H6, to byłoby już bardzo groźnie. Czy zdążymy aktywnie ustawić wieżę na wolnej linii, powiedzmy, żeby atakować tutaj skoczka, no i w ogóle zająć wolną linię. Jest to trudno stwierdzić. Magnus Carlsen na tę pozycję przystał, ocenił jako chyba lepszą dla siebie, miał rację. No więc, moi drodzy, tutaj Janek, mając już mało czasu, podjął chyba słuszną decyzję, żeby uprościć grę. Wybił na E7 z szachem, wieża wybiła, wybił hetmana, bo trzeba było już to zrobić, bo tu wisiał goniec. Bardzo dobry ruch Carlsena, wybił pionkiem, nie skoczkiem, co się okazuje, gdyż tego pionka potem można by było wieżą na C1 atakować. Bardzo ładne posunięcie, a skoczek na D5 by zagrał. Mimo wszystko tutaj i byłoby dobrze, może być dobrze nadal, moi drodzy. Goniec D2. No, generalnie goniec E3 chyba byłoby ciutkę lepiej, ale no, wiecie, tutaj na sekundach grał Janek i trzeba przyznać. On w pewnym momencie, słuchajcie, wykonał ruch na, jak miał 3 sekundy do końca, zdążył wykonać posunięcie, 2 sekundy i zdążył wykonać posunięcie. I jedna sekunda mu została w którymś momencie. Nie wiem, czy to nie było właśnie w tym, jak zagrał goniec Z2. Jak oglądaliście na żywo, przypomnijcie, w którym to było ruchu. Piszcie w komentarzach. Z góry dziękuję. Także tutaj, słuchajcie, no refleks szachisty tu się sprawdza. Goniec D2 zostało zagrane i wieża E4. Na atak na dwa pionki. Jeżeli czarnym uda się jednego z tych pionków zbić, no to będzie bardzo nieprzyjemnie. To znaczy jednego z nich. Chciałem powiedzieć dwa pionki, jeśli się uda, to będzie bardzo nieprzyjemny. Tutaj Janek wybiera naprawdę bardzo dobrą obronę. Grając na sekundach, grając tak dobrze z Mistrzem Świata, to rokuje dobrze, moi drodzy. To rokuje. Mam nadzieję, że forma naszego lidera będzie powoli rosła, bo jest na co patrzeć, moi drodzy. D5. D5, bardzo dobre posunięcie, gdyż tego pionka białe chcą oddać, żeby uwolnić gońca, spróbować atakować, żeby się troszeczkę rozegrać. Aktywności więcej trzeba złapać. No i teraz tak. Co by było, jeśli wieża by zbiła na H4? Otóż mamy prosty ruch, goniec na E3. No zbić tutaj nie można, bo cały czas wisi na B6. Wieża na przykład by mogła zagrać na D6, żeby bronić piona. To mamy ruch G3. Wieża wraca aktywnie do centrum. Mamy na przykład goniec na F4. Wieża D7. No i moi drodzy, na przykład można by było zbić skoczka, to jest praktycznie remis, ale jak chcemy zachować gońca, można zagrać D6, koń E8. Wieża C1 i już tam troszeczkę się rozgrywamy, wygląda to dosyć ciekawie. No ale tak nie poszło, niestety. Moi drodzy, po D5 tutaj Carlsen wybił na D5 najlepsze posunięcie w danej pozycji, bardzo dobrze zagrał i goniec na E3. Goniec się nieco uwolnił, na całe szczęście, nie można wybić, bo tam wieża wisi na D8, więc wieża zagrywa na D7. Ciekawą rzeczą jest też to, że Magnus Carlsen, mając 30 minut na zegarze, a Janek grał na 30 sekundach cały czas,
Carlsen wykonywał tutaj posunięcia bardzo szybko, tak jakby grał partię błyskawiczną, i to wpływało na to, że wywoływał presję na przeciwniku. Kładł presję na przeciwnika, może w ten sposób. I tutaj też no Janek gra naprawdę wyśmienicie. G3, broni piona, po prostu tak trzeba, i wieża zagrywa na E7. Myślę, że dokładniejsze nieco byłoby tam zagranie na przykład królem do centrum, wyczekanie, no ale mistrz świata postanowił scalić wieżę, złączyć. Goniec D4, moi drodzy, i wieża E6 z obroną tutaj cały czas pionka, i wieża C1. No i to jest nieco taki, powiedzmy, błąd. Tutaj Magnus nie wykorzystał trochę tej sytuacji, ale zagrał dalej, bardzo dobry ruch, zdwoił wieżę, i ciężko powiedzieć, jak można było wykorzystać wcześniej tę grę czarnych. Warto sobie poanalizować na spokojnie. No i jak teraz zagrać? Cały czas na sekundach tutaj Janek gra do 40 ruchu, czeka, aż doda mu się 50 minut, wtedy będzie mógł troszeczkę odetchnąć, i Janek zagrywa wieża E1. Skoczek B4. Ja już myślałem, że po tym ruchu białe przegrywają, gdyż po prostu grozi wzięcie gońca i grożą widełki na dwie wieże. Jest obrona, moi drodzy. Wieża C8 z szachem, na szczęście. Król F7 i goniec wraca na E3. Skoczek zagrał na D5. I uwaga, bardzo ładny, aktywny ruch. Wieża B8. Podobają mi się takie posunięcia, gdyż wieża nie wraca tam, powiedzmy, do obozu pasywnie, tylko stara się aktywnie męczyć też przeciwnika. Tutaj nie można oczywiście wziąć tego piona, bo jest obrona podwójna, ale to pokazuje aktywną grę, i aktywna gra zawsze się opłaca, moi drodzy, zawsze. Czasami nawet za cenę piona, czasami nawet za dwa pionki. Aktywna gra, myślę, że jest tutaj ważniejsza. I to właśnie pokazuje różnicę między nami, amatorami, a arcymistrzami. B4. Przepraszam najmocniej. Po B4 Janek zagrał król F1, jest to 40 ruch, i tutaj już odetchnął. Wstał od stolika, napił się czegoś tam, wody czy napoju, troszeczkę ochłonął i przygotował się na drugą część końcówki. Będzie mógł troszeczkę pomyśleć. Moi drodzy, w tej sytuacji też mógł zagrać goniec D4, i ta pozycja byłaby również bardzo równa, znaczy również, no byłaby po prostu równa, gdyż jak odejdzie gdziekolwiek skoczek, to goniec może wrócić na E3. Więc, no ale tu zagrał król F1, poczuł się dosyć pewnie. Carlsen się nieco zamyślił. Tu po biciu na E3 wieża bije, i to jest też remis w zasadzie. Ciężko wieżówkę wygrywać czarnym kolorkiem. Król zagrał na G6. Bardzo ciekawe posunięcie. Ten król ma pewnie opcję tutaj i ochotę zmierzać na takie białe, między tutaj białego króla a pionki, między białe pionki a króla, powiedzmy. No jak na F3 by się ustawił, to było bardzo groźnie, chociażby na G4. Janek zagrał od razu G4. No można było też po prostu zagrać król G2, na przykład skoczek bije, bicie tutaj, to też jest remis, moi drodzy. To się oczywiście łatwo mówi nam w analizie, jak się gra partię, trzeba nieźle się skupić i kalkulować. No ale jak już się gra król F1, to król G2 raczej też powinno przechodzić. No i ale w tym momencie poszło właśnie G4. Nieco ryzykowne posunięcie, gdyż pionki troszeczkę idą do góry, ale jak już wspominałem, aktywność przede wszystkim. Tutaj skoczek wybił. No i powstaje nam wieżówka, moi drodzy. I wieża D4. Tutaj też trzeba przyznać, że Carlsen gra bardzo dobrze, dlatego że też łapie tą aktywność, gdyż tutaj nie broni już tego piona, a stara się zbić, oddać B6 i zbić na G4 i szukać aktywności tych swoich figur. To jest bardzo ważna sprawa. I tutaj Janek zagrywa bardzo odważne posunięcie G5. No właśnie. Okazuje się, że za bardzo pionka zbić nie można. To znaczy można, ale to też nic nie daje, bo jest bicie, bicie i po prostu wieża B6. Raczej remis. Nawet jak oddamy tego piona po szachu, powiedzmy wieża B1 i oddajemy na B2, tutaj się przyklejamy na F6 na przykład, wieża E6. Opcja zbicia tego. Myślę, że z pionkiem mniej tutaj białe sobie też radzą. Rzecz jasna. Po tym posunięciu, jak będzie bicie, to tutaj też bijemy z szachem i wymieniamy później tutaj remis. Remis na szachownicy mógłby być. Tak nie było. Mój drodzy, Magnus Carlsen zagrał F5. No właśnie. O co tutaj chodzi? Carlsen podstawia pionka na B6. Okazuje się po raz kolejny, że nie można zbić tego piona, gdyż król idzie na H5 z wielką aktywnością, o czym już wspominałem. Aktywność, aktywność, aktywność za cenę pionów. Król na H5 byłby już niezwykle groźny. Tutaj groziłoby bicie, przejście na G4 na przykład, i no niebezpiecznie się po prostu robi.
Nasz fighter, moi drodzy, zagrywa wieża H8. Bardzo sprytny plan, nie puszcza króla, nie interesują go piony, tylko aktywność tych pionków. Grozi na przykład wieża G3 i H5. No, mogło być niebezpiecznie. Moi drodzy, Carlsen chyba tutaj już był świadomy tego, że musi starać się partię remisować i zagrał po prostu wieża E4, na co Janek król E2, wybicie, wybicie. I tutaj w ten sposób panowie sobie zagrali kilka posunięć takich samych, godząc się jednocześnie na remis. Ale partia niezwykle ciekawa. Brawo, Jan Krzysztof Duda. Po takich partiach czujemy, że jest moc i zadatki na Mistrza Świata na pewno są. Dziękuję serdecznie za uwagę. No i do następnego razu. Cześć.